Cześć, to jest Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy widzowie, w ostatnim filmie zapytałem was, co mamy wydrukować na drukarce 3D. Plombo, czy też Fortnite'ową lamę. Większość komentarzy zadecydowała, że dzisiaj będziemy drukowali na drukarce 3D Klombo, a później obejrzymy sobie najciekawsze akcje z tego sezonu. Ja, moi drodzy, właśnie wsadziłem nowy filament o kolorze tęczowym na pendrive Midasa. Zgrałem projekt. I zaczynamy drukowanko. Klombo już jest w środku, za 5 godzin i 5 minut będzie gotowy. Startujemy. Later. Moi drodzy, klombo już wydrukowany, tylko że wyszedł cały zielony? Ponieważ nie zdążył się skończyć zielony filament, dopiero zaczynał się żółty i nie wyszedł tęczowy. Tak wygląda, moi kochani, malutki klombo. Jest mega uroczy, nawet bym powiedział taki fajny, świecący, jak dobrze wiecie. Klombo też zmienia kolory, mega fajny, no ale on jest najwyraźniej za mały. Więc poświęćmy troszeczkę więcej czasu i wydrukujmy teraz, myślę, 4 razy większego. Do dzieła. Odpalam nowy projekt, który będzie 4 razy większy i będzie się drukował aż 19 godzin. I będzie odtąd dotąd. One eternity later. I voila, moi drodzy, spójrzcie, jaki piękny klombo po 18 godzinach się wydrukował. Mamy kolor zielony, żółty i tu delikatnie wpada w różowy, bo jak widzicie, różowy filament na kole nam już się zaczął. Muszę teraz tylko tutaj ten odlew odłamać, ponieważ on był potrzebny, żeby móc drukować elementy, które nie mają podstawy. Będzie zarąbisty. I moi drodzy, proszę bardzo, tak prezentuje się mama klombo, a tak prezentuje się mały klombo. Wyszły przecudowne. Matka klombo ma 3 kolory, taki pomarańczowy, żółty i wpada w zielony. Też przy okazji się mega fajnie mieni. No a mały klombo jest oczywiście cały zielony. Spójrzcie, jaka jest między nimi różnica. Wow, wyglądają przekozacko. No to teraz trzeba, moi drodzy, ogłosić szczęśliwego zwycięzcę, który zgarnia małego i dużego klombo. 3, 2, 1, go! Tutaj wyświetla się szczęśliwy zwycięzca. Gratuluję ci, przyjacielu. Odezwij się na mój email gaminguyfarel@gmail.com. No i oczywiście dogadamy się co do wysyłki tych przecudownych itemków. Zanim zaczniemy drukować Fortnite'ową lamę, wy, moi kochani, możecie wziąć udział w konkursie, aby ją zgarnąć. Wystarczy pod tym filmem zostawić łapeczkę w górę, w sekcji komentarzy napisać dowolny komentarz, na przykład biorę udział w konkursie, a wyniki konkursu ogłoszę już w następnym odcinku. No i oczywiście nie zapomnij wpisać kodziku Farel do sklepu. Tak prezentuje się lama, którą sobie wydrukujemy. I mi się wydaje, że chyba ją troszeczkę trzeba powiększyć. Taką wielką lamę? No to nam zajmie to kilkanaście godzin. No ale nieważne, czego się nie robi dla moich kochanych widzów, więc zaczynamy drukowanie. Lama już jest zainstalowana. Wydrukuje się za 14-15 godzin. Ja dziękuję. Startujemy. W następnym filmie też przygotuję dwa modele, spośród których w komentarzu będziecie się decydowali, co mam wydrukować. A teraz przejdźmy do drugiej części filmu i pooglądajmy najlepsze akcje w tym sezonie. Lecimy, moi drodzy, na początek z failami. Okej. Gościu chowa się w krzakach i widzi typa w chatce. Jest RPG i uwaga! Ha! Jaki timing, akurat rzucił mu tarczę XD, aha. O! Co? Ale 200 IQ to było. Sam się potrącił autem i dzięki temu przeskoczył dalej. O, taki cwaniaczek widzę. Skąd ja to znam? Co tu się dzieje? Co tu się wydarzyło? Wjechał na odbijacz autem? Zahamował, a chłop wjechał na odbijacz. A później jeszcze sam potem wjechał. Ale wiksa jest w tym sezonie, nie? Niektórzy ludzie nie powinni dotykać RPGa. I uwaga, co? Nie! Głowa mu za bańkę wystawała. Big brain, tak zwany. Gdzie ty? Auto mu zginęło? Nie, nie, i sam się zabił, XD. Wow. Uratowali mu życie. Nie. Ale fartuch. Ci się patrzą w snajperki, zamiast patrzeć od lewej, że auto jedzie. Przecież to wszystko słychać. O, kurczak, Terminator. Uwaga. Double kill. Dobre. Dobra, co tu się dzieje? Ostatnia strefa. Chłop w aucie. Nie widzą go. Wsiadł mu do auta? Wyskoczył? Okej, plomba. Leży. Jeden. Drugiego wyrzucił za strefę. Ona mocno bije.
trzeci! Jak on to wygra, to nie wytrzymam! Tak, został mu jeden, 1v1, patrzcie! O kurde, ale ugrał! Szef totalny! Pogchampik! Ej, nie widziałem jeszcze, że ktoś do kogoś strzelał z metra z armaty. Dobra, tu co się dzieje? Dostał z RPGa, odwraca się, strzela... A gdzie jego... Gdzie jego strzał od RPGa był? O co tam chodziło? O kurde. Jakie lagi! O, Das Lunay, on jest spoko. I co, Campi? I chłop nie widzi! Jak on to zrobił, że się nie obracał w lewą stronę, czy nikogo tam nie ma przypadkiem? O, ufoludek. O kurde, i co, to się źle skończy? Przecież miał wodę z boku. A, jest i Klombo! Jest i Klombo! Rozjuszyli Klombo! Ej, myślałem, że ich zabiję. Nie no, te kuraki są za mocne moim zdaniem. Zabiję go, patrzcie, zabiję go. Nie, za dużo ma życia, ma full keva i full hapsów. I... Dobra, przeżył jakimś cudem. Zawieszony jump pad. O, król burzy. Dajcie znać w komentarzu, czy wygraliście w tym sezonie ten tryb, bo był tylko no build, nie? O kurde. Patrz, on nie ma HP, boss! Nie gadaj, że trafi go! Wygrał! Dobre, to było dobre, ale timing. Jestem ciekawy, czy mu zaliczyło zadanie. Ale o co tu chodzi? Dlaczego chłop wyskakuje z biurka? Gdzie on tam był? O jest i rock and ride! I co? Chłop powalony na rakiecie jedzie! Co jest? Tego nie widziałem jeszcze, serio. I co? Wskoczył do rifta? Chciał wskoczyć z powrotem do auta, czy... Tak, i auto było do góry nogami. Ej, jaki kilo dorąbany. O, znowu Lunay. I co? A! Troluje swoich widzów. Wyrzuć... Do strefy go wyrzucił jeszcze. Dobre. Okej. O! Aż się pojawił. Strefa ucieka do strefy. Co jest? Nie no, te balony były tak pobugowane w tym sezonie, że nie mam pytań. Jest i on. Dwayne The Rock Johnson. I co on wzywa? Dropa wzywa. No jestem ciekaw, co ten człowiek jajeczko zrobi. Wow. Wow. Mocno. Rock to ma chody, kurczę, w tym epiku. Okej. Okay. C4-eczki. Są ładowane pod furę. Chłop gra solo, tryb. Cwaniaczek nam się znalazł. Dobra, i co on chce zrobić? Na pewno... Wow, dostał rakietą. Dobra, on chce gdzieś wjechać tam, gdzie będzie jakiś oponent. Wiem. Chłop mu pewnie wskoczy na pakę. Patrzcie. A on to zdetonuje? I na dół pojedzie. Wow. Patrz, jak daleko chłop poleciał, widzieliście to? Detonuje i robię slow-mo. Prawy górny róg. Koło mapy, patrzcie na to. Leci, widzicie? Ha! Co? Ale szef! Jeżeli wysłałeś tego momentu filmu, napisz w komentarzu niezła lama na Bahama. Zostaw łapkę w górę, jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał, dzwoneczkiem. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!